Próbujemy po raz kolejny podejść do tematu, który wciąż przewija się przez list do Hebrajczyków. Spróbujmy jakby skonkretyzować dylematy, wobec których stoi autor listu do Hebrajczyków i dylematy tych, którzy są Żydami, którzy może niekoniecznie mieszkają w Jerozolimie, ale raz po raz słyszą, że nie trzeba składać ofiary, nawet jeżeli jeszcze świątynia stoi. No bo rozumowanie jest słuszne. Bóg jest niezmienny w swoich postanowieniach. Jeżeli kiedyś ustanowił ród Aarona jako arcykapłański, pokolenie Lewiego jako tych, którzy mieli posługiwać w świątyni. Jeżeli świątynia była budowana znacznym kosztem, jeżeli była później odbudowywana, jeżeli przez tyle wieków składano ofiary, to jak to jest możliwe, że te ofiary są nieważne, niepotrzebne? Wydaje się, że ten list, przepraszam, psalm 40, który jest w kilku miejscach cytowany w Nowym Testamencie, stanowił taką podstawę teologiczną, czy prorocką, możemy powiedzieć. On też dziś był śpiewany albo też czytany, jeżeli uczestniczyliśmy w liturgii. Z nadzieją czekałem na Pana, a On pochylił się nade mną. Włożył mi w usta pieśń nową, śpiew dla naszego Boga. Nie chciałeś ofiary krwawej ani z płodów ziemi, lecz otwarłeś mi uszy. Nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy. Wtedy powiedziałem, oto przychodzę. Możemy sobie wyobrazić, że autor tego listu do Hebrajczyków niejednokrotnie ustnie przekonywał tych, którzy nadal chcieli składać ofiary w świątyni. Powoływał się na te słowa, że przecież już jest zapisane w tym psalmie, że Bóg nie chce, nie będzie chciał kiedyś. Że jest ofiara jedna, jedyna złożona przez Jezusa Chrystusa i ta zapowiedź tego psalmu 40 odnosi się do tej jednej, jedynej ofiary złożonej przez Jezusa na krzyżu. To najmocniejszy argument, jaki można wypowiedzieć wobec Żyda, który jest przekonany, że w Słowie Bożym jest zapisane wszystko, co było i co będzie i co trwa. To z tego powodu pisze w samym liście tak. Przeto Chrystus, przychodząc na świat, mówi: ofiary ani daru nie chciałeś, aleś mi utworzył ciało. Rozpoznajemy słowa tego psalmu. Całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy rzekłem, oto idę, w zwoju księgi napisano o mnie, aby spełnić wolę Twoją, Boże. Ten tekst bardzo wyraźnie każe nam poszerzyć nasze horyzonty, ponieważ myślę, że bardzo wielu myśli, że Jezus przyszedł, przeżył, nauczał i złożył ofiarę w przeciągu kilku godzin agonii. Od średniowiecza trwa w teologii dysputa na to, jak bardzo odwieczne jest kapłaństwo Jezusa Chrystusa i kiedy ono może być zainicjowane. Czy to jest moment wcielenia, czy moment rozpoczęcia męki. Wyżej powiedział, ofiar darów i całopaleń i ofiar za grzech nie chciałeś i nie podobały się Tobie, choć składa się je zgodnie z prawem. Usuwa jedną ofiarę, aby ustanowić inną. Wcześniej będzie autor mówił, czy tłumaczył, bo pewnie pojawiało się pytanie, no to jak to jest, że tyle wieków te ofiary były składane codziennie, ogromne mnóstwo ofiar. I wtedy będzie tłumaczył, że była to zapowiedź, żebyśmy poznali wielkość ofiary Jezusa Chrystusa. A poza tym to i coroczne składanie ofiary za grzechy, i to codzienne składanie ofiary za grzechy miały cały czas podtrzymywać naród w świadomości, że ciągle nie domaga w tym dochowaniu przymierza. Tak sobie pomyślałem, jakie to może być przełożenie dla nas. Pomyślmy o drogach krzyżowych, które są najpierw w kościołach czy kaplicach i wiemy, że one tradycyjnie mają 14 stacji. Trochę nas wybił Jan Paweł II, kiedy zaczęły się drogi krzyżowe w Koloseum i miały różną liczbę tych stacji. I takie, które są nieznane i dodane i krótsze.
Jeżeli wędrujemy po różnych miejscach, których są kalwarie, czyli stacje drogi krzyżowej rozłożone na łąkach, na wzgórzach, to tych stacji jest najczęściej bardzo dużo. Taki kalwarii zebrzydowski, mamy wydarzenia takie jak biczowanie, jako stację osobną, zanim przejdzie się do Piłata. W ogóle Wielki Tydzień ma także swoją stację początkową, która jest wejściem do Jerozolimy w sposób triumfalny, Niedziela Palmowa. W wielu miejscach Polski są takie stacje Drogi Krzyżowej, że zaczynają się gdzieś wcześniej niż od Sądu Piłata. I pod wpływem tego dzisiejszego tekstu Listu do Hebrajczyków, jednego psalmu 40, moglibyśmy pomyśleć o takiej drodze krzyżowej, która by prowadziła do ukrzyżowania i do złożenia do grobu i do zmartwychwstania, poczynając od takiego dialogu Syna Bożego z Ojcem. Nie chciałeś już darów i ofiar, aleś mi utworzył ciało. Oto idę, aby pełnić wolę Twoją, mój Boże. To byłaby pierwsza stacja, w której podejmuje się nie tylko kapłańskiej posługi i ofiary, ten, który otrzymuje ciało, ale także rozpoczyna tą ofiarę składaną z siebie, bo ma ciało, bo może coś złożyć w ofierze, ale tak naprawdę jego ofiarą jest to poddanie Ojcu, aby pełnić wolę Twoją, mój Boże. Cały czas od wcielenia Syn Boży składa ofiary na nasze odkupienie przez to, że jest posłuszny w każdym momencie Ojcu. Także wtedy, kiedy jest 12-letnim chłopcem i pozostaje w świątyni, mimo że rodzice opuszczają, wracają do domu, bo też chce być w sprawach, które należą do Ojca. Jest, pomimo że jest wykupiony, że może wracać, nie musi pozostawać, to jednak wolą Ojca była, aby został na jakiś czas. Dziękujmy Bogu, że od wcielenia składa ofiarę w swoim ciele przez posłuszeństwo, a najwyraźniej składa ofiarę przez śmierć na krzyżu za nasze grzechy. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą.